Niva czy Harley Alfa Evo Eco Drive. Nowość 5100 litrów z systemem Belki Twin 36 metrów ze wspomaganiem powietrznym. System wyposażony w doskonałą penetrację łanu Twin jest najlepszym systemem dostępnym na rynku w tak zwanej optymalizacji oprysku. Dzięki wspomaganiu powietrznemu mamy możliwość znacznie zwiększenia wydajności pracy z polepszeniem efektu biologicznego. Mamy dzięki systemowi Twin redukcję środka cieczowego o 50%. Przy technice rozdrobnienia kropli i penetracji mamy możliwość zrobienia lepszego efektu biologicznego w łanie bądź na zabiegach doglebowych. System Twin umożliwia nam bardzo wydajnie tutaj zredukowanie zużycia środków ochrony roślin. Klienci wykorzystujący ten system zaoszczędzają nawet do 30% środka chemicznego, co jest bardzo ważnym aspektem ekologicznym, jak i bardzo ważnym aspektem ekonomicznym. Nasi klienci od ponad 20 lat wykorzystują pomocnicze strumień powietrza w celu ograniczenia znoszenia i znacznie zwiększenia terminowości zabiegu, co jest kluczowe w sukcesie w odniesieniu do zabiegów ochrony roślin. Jeżeli chodzi o specyfikę Belki Twin, mamy możliwość tutaj automatycznego ustawienia kąta do przodu i do tyłu, w zależności od kierunku wiatru. Jest to bardzo dobry efekt penetracji rośliny z kątowym naniesieniem oprysku, ze zwiększoną retencją naniesienia kropel na obiekcie chronionym. Bardzo ważnym aspektem przy belce Harley Twin jest system automatycznego prowadzenia tej belki i do tego celu jest wykorzystywany system AutoTerrain. AutoTerrain, zestaw trzech czujników, który doskonale nam rozróżnia glebę przy zapodaniu komendy oprysku doglebowego bądź rozróżnia nam roślinę przy ustawieniu ochrona roślin. Natomiast doskonałą rzeczą w belce Twin jest nowe rozwiązanie tej belki. Jest to rozwiązanie serii 3.1 o całkowicie zmodyfikowanej sekcji centralnej i jeszcze lepszych parametrach stabilizacji wahań w płaszczyźnie zarówno pionowej, jak i zarówno w płaszczyźnie poziomej, niesłychanie ważne przy wykonaniu zabiegów ochrony roślin. Seria 3.1 Belek Twin jest serią, która kopiuje teren zarówno do góry, indywidualnie bądź centralnie, i zarówno też kopiuje teren i do dołu przy terenach pagórkowatych. Niesłychanie ważny element charakterystyczny dla tej belki 3.1. Wspomniany AutoTerrain doskonale kopiuje i automatycznie ustawia wysokość oprysku belki do wyboru gleba, roślina lub również też jest bardzo ważnym tutaj unikalnym rozwiązaniem, rozwiązanie hybrydowe, czyli między glebą a rośliną mamy możliwość ustawienia hybrydowego w przypadku roślin, które są brakujące w łanie, na przykład albo jakieś oczka wodne, które wtedy, żeby belka nie uderzała, jest to ustawienie hybrydowe,
cały czas trzymające belkę nad obiektem chronionym.